Drugi dzień w Luksorze. Dziś w programie zwiedzanie największego kompleksu sakralnego na świecie, świątyni Amona w Karnaku. Świątynia w Karnaku położona jest 2,5 km od Luksoru. Była częścią wschodnich Teb. Od strony Nilu aż do pierwszego pylonu świątyni wiodła aleja procesyjna 40 sfinksów o głowie barana. Baran był bowiem świętym zwierzęciem Amona. Każdy ze sfinksów trzyma w łapie posążek faraona. Za pierwszym pylonem po lewej stronie wielkiego dziedzińca znajduje się świątynia Seti II, w której przechowywano łodzie trzech bóstw. Po prawej piękna świątynia Ramzesa III. Do ogromnej sali hipostylowej prowadzi drugi pylon, na którego straży stoi kolos Ramzesa II. Przed świątynią Ramzesa III ustawiony jest również rząd sfinksów. U stóp Ramzesa II, zwanego Wielkim, stoi jedna z jego żon, a zarazem córka. Faraon spłodził w ciągu swego długiego życia przynajmniej 111 synów i 67 córek. W skrzyżowanych dłoniach Ramzes II trzyma symbole władzy faraonów: nechachę, bicz i hekę, laskę pasterską. Pierwszą żoną tego władcy była Nefertari. Posiadała wysoki status, o czym świadczy jej świątynia w Abu Simbel oraz wspaniały grobowiec w Dolinie Królowych. Budowę wielkiej sali hipostylowej, jednego z cudów starożytnego Egiptu, rozpoczął Seti I w XIII wieku przed naszą erą. Na powierzchni ponad 5,5 tysiąca m2 ustawiono 140 potężnych kolumn. To prawdziwy las kolumn bogato zdobionych reliefami. Najwyższe kolumny mają wysokość 23 metry i zakończone są kapitelami o rozwiniętych kwiatach papirusów. Niższe kolumny mają głowice o zamkniętych kwiatach papirusu, a różnica wysokości pomiędzy kolumnami pozwoliła na zamontowanie okien oświetlających salę. Idąc w kierunku osi świątyni dochodzimy do obelisku Hatszepsut, jedynej kobiety faraona. Obelisk ma ponad 30 metrów wysokości i waży ponad 400 ton. Święty posąg Amona był przechowywany w granitowym sanktuarium Boga. Dalej, za sanktuarium Amona znajduje się dziedziniec skrytki, na którym w 1903 roku odkopano tysiące posągów. A to pozostałość po drugim obelisku Hatszepsut. Za czasów Amenhotepa ustawiono pomnik wielkiego Skarabeusza, świętego Żuka. Siedmiokrotne okrążenie Skarabeusza przynosi ponoć szczęście. Karnak był przez wieki niszczony, najpierw przez Koptów, później fanatyków islamskich, a jego kamienie służyły do budowy arabskich konstrukcji. Europejczycy dowiedzieli się o Karnaku dopiero w XVII wieku. W XIX wieku wywieziono stąd wiele cennych zabytków, m.in. do Luwru. Karnak żegna nas z zadami sfinksów.